Ależ witam was wszystkich serdecznie na tym odcineczku. Dzisiaj jest nowa aktualizacja. Już była, ale przepraszam, ale filmu nie było, ale już dzisiaj jest i jest nowa aktualizacja, była w sobotę, więc zobaczmy co dodali, co zmienili, bo dużo dodali, widzowie, tak, dużo. Jak widzicie, stoję przed Hacker World. Witam na tym krótkim odcinku, widzowie, to nawet nie odcinek, tylko wstęp. Widzowie, jak widzicie, jestem w mojej nowej grze, tak, nowej grze, więc wpadajcie. Jak chcecie do tej gry wejść, to przez mój profil, widzowie, tylko przez mój profil. Tak, widzowie, przez mój profil, widziałem, tam paru widzów grało, więc wpadajcie, bo polecam, fajna gra. Dużo tu się dzieje, dużo takich różnych, więc dużo różnych tutaj rzeczy jest, więc widzowie, wpadajcie, oglądajcie i się bawcie w tej nowej. Już graliście, więc wiecie, ale mniej więcej wam poopowiadam, co się dzieje w Pet Simulator 99. Widzowie, jak widzicie, mamy Hacker World. Ja sobie już go całego odblokowałem, żeby na odcinku was nie nudzić. Wchodzimy. Jesteśmy na tym Hacker World. Jak widzicie, nie powinno tak być. Takie spadanie, ale to już nieważne. Jak widzicie, jesteśmy na takiej pierwszej planszy. Mamy ogólnie ich 4. Też się zdziwiłem, czemu 4. Więc na takiej mniej więcej różnie co 10 macie 10 minut na tam podwójne drop. Jak widzicie, tutaj podejdźmy, tu pisze nawet hacker klucz, drop, no na różnych wordach macie co 10 minut. Macie takie, nie wiem, czy wam teraz pokażę to, bo do tego też o, nie zaklinowałem się, ale dobrze. Nie wiem, czy wam pokażę to w ogóle, bo może tego nie być. Ogólnie widziałem to. To jest takie świecące po prostu. Ale tu tego nie ma. Więc lecimy dalej. I chyba tego nie znajdę, więc po prostu pewnie widzieliście, więc co ja będę wam pokazywał. Jeszcze mamy do tego wejdźmy w Abdloga, coś takiego. Mamy Hacker World, nowe pety, nowy huge, nowe jajka, nowy chest, nowy klucz, nowy enchant w ogóle. On podwaja po prostu klucze, chyba że nawet potraja, więc warto sobie je kupić. Tylko trochę teraz drogi jest, więc no. Global Event, Clan Battle. Tutaj macie chyba, możecie chyba zbierać level nawet do klanu. Macie chat, czyli możecie pisać na klanie swoim. Macie Superior Chess Mastery. To takie coś, co macie. I po prostu ja już to trochę wbiłem, widzowie. O, to takie coś. Mniej więcej 32 poziom. To ogólnie to jest łatwo wbić, tylko bardzo ciężko zdobyć tą skrzynkę, bo ona może być. Ja już ją parę razy wydropiłem i dała mi duży level. A jak chodzi o tą skrzynkę, to bardzo fajnie, bo jest nowy huge, widzowie, jest nowa książka, w ogóle jeszcze jest nowy ten pack
Hacker Park, tak? On jest podobno lepiej teraz zrobiony, więc z tego co wiem, to teraz się opłaca go kupować. Nowe jajko, nowe pety, bardzo ładne pety, zwłaszcza ten, więc i ten Titanic też jest spoko. No tutaj to raczej się nic nie zmieniło, więc w ogóle, a nie, to jest co innego, ale no jak wiecie, tutaj macie na samym końcu po prostu taką książkę i ona wam albo potraja, albo podwaja, coś takiego, więc klucze, nie klucze, te takie różne. Tu macie, w ogóle dodali nową deskę, tak wygląda Hacker, więc jest spoko, ale nie aż tak, żeby kupywać ją, więc może sobie kiedyś kupię, ale zobaczymy. No i mamy, ta ogólnie kosztuje 480 i ona podwaja klucze, też ona tam potraja, więc to chyba podwaja, więc nawet potraja, więc jak widzicie tu, jak widzicie to po angielsku pisze, ale tu jest nawet potraja i podwaja, więc fajna. Ja ogólnie chyba otworzyłem dwa klucze na razie, bo mi wydropiły, więc zobaczymy ogólnie. Update jest spoko i z tego co wiem, w ogóle te klucze, pamiętacie, te złote do tych więzień, i te więzienia nie zostały jeszcze znerfione, więc tam jest podobno teraz większa szansa na Huge'a, więc jak chcecie, to wróćcie, bo no na razie tego nie znerfili, więc ja ogólnie tam nie wracam, bo dla mnie to jest nieopłacalne, bo w ogóle nie mam w ogóle kluczy, żeby kupić klucz to jest troszkę drogo z tego co widziałem. Pewnie wy macie więcej ode mnie gemów, ale no. I w ogóle napiszcie w komentarzach, czy tą flagę się opłaca kupować. Jak teraz, bo se kupiłem i w ogóle zapomniałem. No. Tu mam trzy klucze, które kosztują 11. Może kupię i zrobimy może jakiś opening. Napiszcie w komentarzach, z czego zrobić opening, a może zrobimy. Na razie tych mamy, mam 100, może dokupię, może zrobię, bo możliwie, że się opłaca, więc no. I zostawcie tam na dole subskrypcję, komentarz, widzowie, i łapeczkę do góry, koniecznie, widzowie, koniecznie, tak, zostawcie. A co, wracając do Pet Simulatora, może przyjdziemy sobie na Trading Plaza. Ogólnie raz to mnie chciało wczytać na Trading Plaza, ale no ciekawie było. Nawet dodali takie ustawienia jak taki ziemniak, który jak przełączacie, tylko pierw musicie włączyć i wyjść z serwera i wejść i dopiero wam zadziała. Ale włączyłem, ale to nic mi nie daje i tak mam lagi. Więc no. Ogólnie, widzowie, używam... nie... W ogóle cały Pet Simulator mi... bardzo laguje. I to nawet nie wiecie jak. Ogólnie używam Hacker Kata. To jest... kupiłem sobie go za jakieś chyba tam 4000 diamentów jednego, co najmniej tyle chyba zapłaciłem, nie wiem czy było warto, ale z tego co powinni już dodać, to powinni po prostu dodać nowe książki, nowe podki, czyli tam chyba 11 chyba. Zobaczmy. Bo mam te podki.
Wbiłem sobie w ogóle. To jest mikstura. Ta, to jest 10. To powinni dodać 11. Czemu? Bo widzowie dawno nie dodawali takich. Powinni dodać enchant jakiś taki tam, no chyba tam 10 powinni dodać. Bo chyba była 9, co nie? Z tego co wiem. Tak, 9. Powinni dodać 10 enchant. Ogólnie farmię takim enchantem. Długo ogólnie nie farmiłem. Byłem inny na update'cie i tyle. No i za długo to przeszłem całe i po prostu znudziło mi się granie w Pet Simulatora. Ale tak, to ogólnie te update'y są bardzo nudne. Powinni coś lepszego dodać. Dodają tam trochę więcej, ale to i tak nic nie zmienia, widzowie. Nic. Powinni dodać nie, że większy,